Trwa modernizacja nowej siedziby MOPS-u przy ulicy Kilińskiego. Pracownicy przeniosą się do nowej siedziby między lipcem a wrześniem bieżącego roku. W budynku będzie mieściła się główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak przyznaje dyrektor MOPS-u Grażyna Urbańska, lokalizacja przy ulicy Beethovena jest raczej niefortunna. Zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, którym ciężko tam dotrzeć. Prace się posuwają, tylko trzeba sobie też zdawać sprawę, że to jest ogromny zakres prac, dlatego że to jest generalny remont, tam jest wymiana całego dachu, wymiana stropów górnych, więc to jest naprawdę olbrzymi zakres prac. Cieszymy się, ponieważ w obiekcie znajdą się wszystkie te działy, które w tej chwili są na ulicy Beethovena, gdzie naprawdę dla klientów ośrodka dojazd nie jest najłatwiejszy. Dojście też, bo w okresie zimowym, jak nieraz widzę, jak idą osoby niepełnosprawne, to naprawdę cieszę się, że się do tego nowego obiektu przeprowadzimy. Koszt modernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego to ponad 5 milionów złotych. Termomodernizacja realizowana będzie z pieniędzy otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym obiekcie będziemy dysponowali biurem obsługi klienta na parterze, a oprócz tego mamy na wszystkie kondygnacje doprowadzoną windę, więc to już rozwiązuje problem dostępności urzędu dla klientów. Oczywiście zostanie nadal nasza siedziba w Centrum Aktywności Lokalnej na Mickiewicza, gdzie mamy profilaktykę uzależnień i placówkę wsparcia dziennego, i w Centrum Integracji Rodziny na Grota Roweckiego, gdzie również mamy profilaktykę i placówkę wsparcia. Budynek przy Beethovena prawdopodobnie zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne. Ten budynek na pewno nie będzie stał pusty i niszczał, tylko zaraz po naszej przeprowadzce mamy nadzieję, że będzie można już przejść do następnego etapu. Tym bardziej, że na mieszkania socjalne gmina pozyskuje środki z Banku Gospodarki, jak również z innych projektowych, systemowych środków finansowych. MOPS ma przeprowadzić się do wyremontowanego budynku w okresie wakacji, prawdopodobnie między lipcem a wrześniem tego roku.